Cześć, tu pasieka B-Royal. Dawno mnie nie było. Dużo pracy. Trzeba było pościnać drzewa niestety, gdyż zagrażało upadek domowi. Tu wymienialiśmy wcześniej blachodachówkę, bo drzewo upadło i tak co jakiś czas drzewo nam tu się waliło na dach i trzeba było się pozbyć, niestety. Nie chciałem tego robić, ale zostałem zmuszony. No ale nie o tym. Dzisiaj będę robił stojaki. Kupiłem beleczki 4x6 czy 4x10, jakoś tak wytrzymają pod ulami i tu będzie jeden stojaczek. Będzie jeden, drugi i trzeci. Zabezpieczam. No, trzeba było wykorzystać po prostu to co zostało tutaj z tych drzew. Oskuruję, zabezpieczę i na jakieś 5 lat myślę, że wytrzyma. Będą 3 takie długie tu stojaki pod ule. No teraz wam pokażę mniej więcej jak to powstanie. Końcóweczka, siekierko. O. Później zabezpieczę to farbą czy jakimś impregnatem, żeby robaki nie zjadały. Będzie stacy. Myślę, że się pomieści 5-6 uli na takim jednym. Spokojnie. A w międzyczasie obejrzyjcie sobie myszę w ulu. To już ostatnie. Całe szczęście. One będą przycięte i wyrównane do poziomu, oczywiście, żeby nie było, że tu tylko tak jak widać. Poza tym, te drzewa, które ścięliśmy, to będą robione też nasadzenia. Nasadzenia lipy, plony, oczywiście miododajne wszystkie rośliny, żeby pszczołom wzbogacić stołówkę. Jedziemy.
trochę wypoziomuję. Wszystkie już mam poobierane. Teraz poprzycinam. Delikatny poziom muszę złapać, bo tu jeszcze będzie konstrukcja w tą stronę i wiadomo, żeby ule miały na czym stać, ale to jeszcze. Na razie delikatnie poprawiam poziom. No tu będzie trochę do ścięcia. Jedziemy z tymi biurami. Sprawdźmy, czy jest poziom, jaki taki. Jest nieźle. Jestem na etapie wyznaczania sobie, ile będę miał tutaj stanowisk z przerwami po 25 cm. Wychodzi, że na jednym takim stanowisku będzie 8 uli, czyli łącznie 24.